Dzień dobry Państwu. W dzisiejszej rozmowie dnia gościem Radia Ziemi Wieluńskiej jest burmistrz Pajęczna, pan Dariusz Tokarski. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Panią, witam wszystkich słuchaczy. Panie burmistrzu, jako że zbliża się koniec roku, właśnie dlatego naszą rozmowę chciałabym rozpocząć od krótkiego podsumowania. Proszę mi powiedzieć, jakie inwestycje udało się zrealizować w tym roku gminie Pajęczna? Jeśli chodzi o rok 2009, myślę, że dla samorządu pajęczańskiego był to bardzo dobry rok. Na pierwszym miejscu myślę, że warto podkreślić to, że udało się ponad 15 milionów złotych pozyskać środków unijnych na różnego typu inwestycje. Myślę, że wspólnie z Radą Miejską zrealizowaliśmy nasze plany i zamierzenia, które były uchwalone w budżecie na rok 2009. Myślę, że należy się z tego cieszyć. Takie najważniejsze inwestycje, jakie udało się zrealizować? Najważniejsze inwestycje i najdroższe, zacznę od tych najdroższych, to przede wszystkim kontynuacja modernizacji szkoły podstawowej nr 1 w Pajęcznie, jak również budowa hali sportowej. Ta inwestycja zgodnie z harmonogramem przebiega, jest to ponad 8-milionowa inwestycja, gdzie z Unii Europejskiej pozyskaliśmy ponad 5 milionów złotych również na dofinansowania. Następnie wyremontowaliśmy przedszkola zarówno numer 1, jak i przedszkole numer 2 i przy tych przedszkolach powstały nowe place zabaw. Wiele inwestycji drogowych udało się zrealizować, między innymi pierwszy etap ulicy Cmentarnej, ulicy Targowej, ulicę Cmentarną wspólnie z powiatem z programu Schetynówka, ulicę 17 stycznia, Żeromskiego, Mickiewicza i wiele innych inwestycji, które zakładaliśmy, udało się zrealizować, także myślę, że także sporo inwestycji drogowych i ten rok możemy zaliczyć do udanych? Myślę, że tak. Chciałbym, aby następny również był tak udany. No właśnie. Mówiliśmy o inwestycjach, które udało się zrealizować w tym roku, a teraz powiemy o inwestycjach, które gmina planuje na przyszły rok. Zacznijmy może od przebudowy Placu Targowego w Pajęcznie. To jest właśnie jedna z inwestycji zaplanowana na przyszły rok. Gminie na ten cel udało się pozyskać ponad 6 milionów złotych dotacji ze środków unijnych. Myślę, że dla społeczności pajęczańskiej jest to bardzo ważna inwestycja, ponieważ no, Plac Targowy, wiele do życzenia mamy, jeśli chodzi o Plac Targowy. Ostatnio również zakaz handlu zwierzętami, to jest takie uderzenie w rolnika. Chcieliśmy wspólnie z Radą Miejską bardzo szybko ten temat rozwiązać i udało się, ponieważ złożyliśmy wniosek do Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, którego tytuł był podniesienie atrakcyjności turystycznej Pajęczna poprzez rozwój infrastruktury dla targów końskich i innych imprez i tutaj właśnie rozbudowa targowicy. Wartość zadania ponad 8 milionów złotych. W skład tego zadania wchodzi ponad 15 tysięcy metrów kwadratowych kostki brukowej, kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarna, to również ponad 1,5 kilometra, sieć wodociągowa, budynek sanitarny, oświetlenie. Także myślę, że będzie to plac targowy, z którego będziemy dumni, a mieszkańcy będą mogli w cywilizowany sposób, tak jak w XXI wieku przystało, korzystać i robić zakupy na tym placu. No warto dodać, że ulica Targowa również została wyremontowana, przebudowana właściwie. Tak, kilka, może kilkanaście lat trwały sprawy z gruntem pod tą drogę. Aktualnie udało się tą inwestycję zrealizować i ten pierwszy etap już jest zakończony i cieszę się, że tak ładnie estetycznie ta ulica wygląda. Także jest się z czego cieszyć, a inwestycje, które rozpoczną się jeszcze w przyszłym roku, na które gmina również uzyskała dofinansowanie, to zadania, które będą realizowane w miejscowości Siedlec, między innymi budowa kanalizacji. Tak, w miejscowości Siedlec będziemy budować kanalizację sanitarną, to jest ponad 4,5 km kanalizacji, jak również... Co w ramach tej inwestycji zostanie zrobione, wykonane? Również będą wykonane przepompownie ścieków, kanalizacja tłoczna, ponad 2,5 km i ponad 100 przyłączy kanalizacyjnych. Koszt tego zadania to prawie 6 milionów złotych. Udało się z programu rozwoju obszarów wiejskich pozyskać 3 miliony 200 i dzięki temu dofinansowaniu jest możliwa realizacja tego zadania już w przyszłym roku. Ale to nie jedyna inwestycja, jaka w miejscowości Siedlec została zaplanowana. Jeszcze będą budowane chodniki. Tak, przez miejscowość Siedlec będzie wybudowany chodnik, to jest ponad 1,5 kilometra o szerokości 2 metry i tutaj również z programu rozwoju obszarów wiejskich pozyskaliśmy 0,5 miliona złotych
Cała wartość zadania to ponad 800 tysięcy złotych. Chciałbym tutaj dodać, że jest to inwestycja przejęta z starostwa powiatowego, ponieważ gmina miała takie możliwości pozyskania środków. Cieszy nas, że będzie poprawione bezpieczeństwo w tej miejscowości, ponieważ ruch w kierunku Bełchatowa-Łodzi jest tutaj bardzo duży i po prostu było niebezpiecznie, było wiele wypadków i dzięki temu będziemy mogli poprawić to bezpieczeństwo. Oczywiście, ale warto również dodać, że to nie jest jedyna inwestycja, która jest realizowana wspólnie z powiatem. Gmina Pajęczno wspólnie z powiatem realizuje, no właściwie chodzi o przebudowę, kontynuację przebudowy ulicy Cmentarnej właśnie przez miejscowość Siedlec. Tak, został złożony wniosek przez starostwo powiatowe w Pajęcznie, tak zwanej programu schetynówki. Wniosek ten został zakwalifikowany do wykonawstwa. W związku z tym gmina, pozyskane środki stanowią 50%, pozostałe 50% jest to udział starostwa powiatowego i gminy w 50%. Także będzie modernizowana ulica Cmentarna i droga również z wjazdami i z rowami przez całą miejscowość. To ja może zapytam, czy gmina planuje jeszcze współpracować z powiatem, czy jakieś inwestycje na przyszły rok wspólnie z powiatem są planowane? Myślę, że tak, ponieważ no to, co robimy wspólnie, robimy dla mieszkańców naszych i chciałbym, aby taka współpraca była. Czyli ta współpraca układa się bardzo dobrze? Jest współpraca i chciałbym, aby w następnych latach realizować również zadania inwestycyjne wspólnie. Dobrze. To tyle o inwestycjach. Ja może chciałabym poruszyć teraz troszeczkę inny temat, taki bardziej świąteczny, ponieważ niedawno burmistrza Pajęczna mogliśmy zobaczyć w troszeczkę innej roli, mianowicie w roli świętego Mikołaja. Tak się zdarzyło i widzę, że pani redaktor również mnie rozpoznała. Tak, nie miałam z tym problemu. Już od 10 lat kontynuujemy tradycję wspólnie z pracownikami Ośrodka Kultury. W Dniu Świętego Mikołaja objeżdżamy gminę i miasto Pajęczno końmi. Bryczką, tak. Rozdajemy słodycze i składamy życzenia świąteczne. Myślę, że jest to bardzo miłe, bo jak widzimy uśmiechnięte twarze dzieci i rodziców, także dla nas jest to bardzo miłe i tą tradycję na pewno będziemy kontynuować. A w tym roku było to już po raz 10. No tak, dobrze. W takim razie, panie burmistrzu, na tym zakończymy naszą rozmowę. Ja przypomnę wszystkim słuchaczom, że gościem Radia ZW był burmistrz Pajęczna, pan Dariusz Tokarski, a ci, którzy chcieliby jeszcze raz posłuchać rozmowy, zapraszam na naszą stronę internetową www.radiozw.com.pl. Bardzo dziękuję. Myślę, że mam jeszcze okazję, aby złożyć najlepsze życzenia słuchaczom świąteczne, aby te święta były radosne, spokojne i przede wszystkim przeżyte w gronie rodzinnym. Wszystkiego dobrego dla pani i dla państwa. Dziękuję bardzo. Ja również dziękuję, do tych życzeń również się dołączam. Dziękuję jeszcze raz i do usłyszenia.